proteza nakładkowa zapewnia lepszą możliwość, lepsze warunki do wymiany implantu. To jest pierwsza zaleta. Druga zaleta jest taka, że to jest proteza z dużą głową. Ona ma mniej więcej wymiary anatomicznej głowy pacjenta. Panewka jest głęboka, w związku z tym tutaj nie ma ryzyka zwichnięcia. To, co stanowi ogromny problem, jeżeli chodzi o protezy całkowite, 5% nawet ulega zwichnięciu, czyli głowa wyskakuje z panewki. Tutaj tego ryzyka nie ma, w związku z tym nie ma ograniczeń co do aktywności fizycznej. Ci pacjenci po tych operacjach wszystko robią, tak jak tutaj na tych zdjęciach, które poprzysyłali. Jeżdżą na nartach, grają w tenisa i tak dalej, i tak dalej. Czyli rekreacyjne, bo o tym mówimy, rekreacyjne uprawianie sportu jest możliwe, nie ma ryzyka zwichnięcia. No i dzięki temu, że jest to twarda stal, to jej ścieralność jest mniejsza niż tych polietylenowych panewek, w związku z tym też to jest proteza o dłuższym okresie przeżywalności. Czyli akurat spełnia kryteria dla młodych ludzi. Jeżeli chodzi o materiał, to tak jak powiedziałem, to jest stal węglowa, stop kobaltu, chromu, manganu, molibdenu, niklu. Tutaj się pojawia problem uczuleń na metale. Jeżeli ktoś ma uczulenie na metale, najczęściej to jest nikiel, to w tym momencie u niego takiej endoprotezy wszczepić nie można. Pojawia się też problem jonów metalu, ponieważ no, ten implant się zużywa, ten metal się wchłaniają się te drobiny, rośnie poziom jonów metalu, szczególnie kobaltu, chromu w czasie 2 lat pierwszych po operacji, potem on spada, nadal jest podwyższony. Czyli przeciwwskazaniem nie można tych protez stosować u młodych kobiet, które planują jeszcze zajście w ciążę, ponieważ jest ryzyko potencjalne, że te jony mogłyby zaszkodzić. I one się obserwują też od 40 lat, bo już wtedy takie protezy metalowe były stosowane. Nie stwierdzono, żeby one powodowały na przykład nowotwory czy coś takiego. Nie, no inaczej trzeba by wycofać od razu. Także tego nie. Natomiast jeżeli ktoś jest ryzyko uczulenia, no to wtedy oczywiście takiego implantu zastosować nie można. Tylko wtedy trzeba szukać innego wariantu. Także BHR to jest nazwa własna, wymyślona przez autora tej konkretnie metody, czyli doktora McMina z Anglii. Oczywiście potem, kiedy to okazało się, że te implanty są wszczepiane i są dobre wyniki, no to w zasadzie większość firm, które produkują implanty, ma swoje, że tak powiem, klony, czy też warianty tej protezy. Także można się spotkać z takim rozwiązaniem, czy też podobnym produkcji różnych firm. To jedne są uważane za lepsze, drugie za gorsze. No to już jest osobna kwestia, jak gdyby w tym momencie, nie? My używamy tych właśnie implantów, bo uważamy, że one są dobre. No, najdłużej są stosowane, bardzo najniższy odsetek powikłań jest w literaturze, więc budzą nasze zaufanie. Natomiast oczywiście no, my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co mówią firmy, więc też nie jesteśmy pewni powiedzieć, że te są dobre, te są złe. Natomiast te stosujemy i też mamy dobre wyniki, czyli jak gdyby nasze wyniki potwierdzają to, że to jest dobre rozwiązanie u tych osób, u których one mogą być zastosowane. Przeciwwskazaniem jeszcze do stosowania jest osteoporoza, czyli tutaj jest górna granica wieku. O ile w protezach całkowitych jest dolna granica wieku rzędu tam 65-70 lat, to jest górna. U kobiet uważa się, że po 60 roku życia już nie powinno się stosować tego rozwiązania, bo jest ryzyko osteoporozy, złamania osteoporotycznego szyjki kości udowej. Czyli dla mężczyzn tak, dla kobiet z ograniczeniem wiekowym jest ten implant.